Szkoła po ataku rosyjskich rakiet. Tak to wygląda. Atakują ludność cywilną, dzieci. Dzisiejszy raport z wojny. Z Żytomierza. Tak właśnie wygląda budynek mieszkalny po ataku rosyjskim. Zginęły tutaj dwie rodziny, to było kilka tygodni temu. Obwód żytomierski jest cały czas ostrzeliwany bardzo ciężko. Graniczy z obwodem kijowskim, to po pierwsze. I z granicą białoruską, więc jest bardzo narażony na ataki rosyjskie. Ludność cywilna cierpi. Ludność cywilna jest atakowana, ofiary wojny. W poprzednim raporcie z wojny mówiłem trochę o świadectwach ludzi. Ja chciałem powiedzieć kilka rzeczy o świadectwach, o których wcześniej nie mówiłem w tym poprzednim materiale. Teraz trochę powiem, bo dotarła do mnie kolejna relacja studenta, który w Irpinie, akurat jesteśmy w Żytomierzu, ale Kijów nie jest aż tak daleko, tak naprawdę Makarów, który został wyzwolony przez oddział ukraiński, jest jakieś półtorej godziny drogi stąd. I kiedyś droga z Żytomierza do Kijowa była szybka i krótka. Ale wracając do tego, w Irpinie byli studenci. Zastały ich tam walki, wynajmowali tam dom, bo Irpin to była kiedyś sypialnia. I co ten student mówił? Trafili w najcięższe walki, musieli więc siedzieć w piwnicy, bo ostrzał rosyjski był bardzo niebezpieczny. I przez kilka dni musieli siedzieć w piwnicy bez jedzenia, bez picia. Tylko raz tylko mogli wyjść zaczerpnąć świeżego powietrza. Było tak niebezpiecznie. Jak wiecie, Irpin jest teraz wyzwolony, wcześniej były ciężkie walki. Była ta wielka ewakuacja ludzi i właśnie wtedy im się udało ewakuować. To właśnie jedno z takich świadectw. Jak Państwo widzą, jestem już w Polsce. Tamto nagranie jest przed kilku dni. Towarzyszyłem konwojowi humanitarnemu z Polski, który dostarczał pomoc dla ofiar wojny. Byliśmy w obwodzie żytomierskim. Sytuacja na Ukrainie jest obecnie trudna, zwłaszcza jeżeli mówimy o kwestiach, które wyciekły do mediów, czyli o znalezieniu miejsc kaźni po ludobójczych egzekucjach wykonanych przez Rosjan w Buczy. Na ten moment z tych informacji, które się pojawiają, wynika, że w Buczy odnaleziono około 350 ciał zamordowanych osób na wzór katyński, czyli z zawiązanymi z tyłu rękami, dłońmi, zawiązanymi oczami, byli przysypani piachem. I sytuacja jest też o tyle trudna, że mówi się na przykład, że więcej ofiar może być w Borodiance niż w Buczy. Zanim ta informacja pojawiła się w mediach, jeden z moich ukraińskich rozmówców powiedział, że Rosjanie na okupowanych terenach, rosyjscy żołnierze wraz z kadyrowcami chodzą od domu do domu i mordują mężczyzn, rozstrzeliwują mężczyzn i gwałcą kobiety. Ludzie na Ukrainie mieli świadomość tego, że do takich zbrodni dochodzi, natomiast były to oczywiście relacje przekazywane z ust do ust o tej tragedii, która tych ludzi spotkała. Natomiast te wstrząsające zdjęcia, które się pojawiły, no one potwierdziły właśnie niestety te najgorsze informacje. Do zbrodni wojennych dochodzi, do tych egzekucji dochodzi właśnie na terenach okupowanych przez Rosjan i to nie jest tylko Bucza. Natomiast, szanowni Państwo, jeszcze trzeba pamiętać, że w różnych ogniskach walk, czyli w różnych miejscach na Ukrainie, także dochodzi do właśnie zbrodni wojennych. Przechodząc na południe naszej mapy, jeżeli spojrzymy na sytuację w mieście, którego obrońcy zablokowali ofensywę rosyjską na Odessę, to Mikołajów cierpi od ostrzału pocisków kasetowych. 9 osób zginęło w ostatnim czasie i 41 osób zostało rannych. I to jest sytuacja w Mikołajewie. Ale mamy także na wschód od Mikołajewa Mariupol, który broni się nadal.
sytuacja humanitarna jest tam dramatyczna, dlatego że Rosjanie blokują pomoc humanitarną do miasta. Przypomnijmy, że wcześniej ostrzeliwali korytarze humanitarne ludzi, którzy chcieli stamtąd wyjechać, i siły spod Kijowa, siły z północy, z tego, co wielu ekspertów mówi, co już jest widoczne w tych pewnych ruchach wojsk, prawda, raportowane z tamtych miejsc, wynika, że te siły będą przerzucane na wschód, na Donbas. Więc sytuacja tych miast na wschodzie może się jeszcze oczywiście pogorszyć, z pewnością tak będzie. Natomiast no, Mariupol w tym wypadku jest miastem, gdzie nie ma już ani jednego budynku, który nie byłby zniszczony, nie miałby zniszczeń. Z relacji, które się pojawiają, ludzie nie mają dostępu do wody, więc piją wodę z każdego możliwego źródła, jakie się tylko pojawi, gdy chwilowo nie ma ostrzałów, ponieważ nie ma gazu, nie ma prądu, po prostu w warunkach polowych na zewnątrz, na bloku rozpalają małe ogniska, tam gotują swoje jedzenie. Więc, szanowni państwo, no, sytuacja humanitarna związana właśnie z tą rosyjską ofensywą i z tymi działaniami, no, jest tragiczna. Ukraińcy są w bardzo trudnym położeniu. Wszyscy śledzimy sytuację na Ukrainie. Będziemy wracali do tego tematu. Dziękuję za uwagę.